No cześć, jestem wam winny pewne wyjaśnienie pewnych wątpliwości, które się pojawiły w komentarzach dotyczących właśnie kół zębatych. Jest takie pojęcie w przekładni zębatej w kole zębatym jak średnica podziałowa i koło podziałowe. No wiadomo, że koło ma średnicę. I chciałbym to w taki prosty sposób wyjaśnić obrazowo. Obojętnie, czy to będzie koło zębate z zębami skośnymi, czy prostymi, czy o dużej, czy o małej średnicy, czy to będzie ząb o większym, czy mniejszym module. Reguła jest zawsze ta sama. Wezmę dla przykładu takie sobie zwykłe koło. I możemy sobie od tej strony na nie spojrzeć. Czyli mamy widok zębów, zarysu zębów. Może sobie nawet to powiększymy. I zrobimy taką operację rysunkową. Mamy zarys zębów, więc weźmy sobie kilka tych zębów z danego koła i narysujemy sobie takie łuk, powiedzmy, że część koła podziałowego, które za chwilę właśnie będzie kołem podziałowym. Warto zauważyć, że na rysunkach wykonawczych właśnie jest to rysowane linią kropkową, zwaną właśnie kropkową, a jest to tak naprawdę linia osiowa. Nie wiem, dlaczego autorzy książek dla zmyłki nazywają to linią kropkową, może z racji na tą kropkę, która się pojawia, no ale nieistotne. I dlatego to pokazuję tak dokładnie, bo pytania, które były, są bardzo dobre, zresztą każde pytanie jest dobre. I zwróćmy uwagę na ten fragment, który jest jakby na przecięciu. W jaki sposób ten łuk, to koło przecina zarys zęba. Jest to bardzo istotne. Ja może pokażę taki bardzo ważny wymiar, który się tu pojawia. Czyli jest to wymiar, który jest od średnicy zewnętrznej do średnicy do koła podziałowego. I ten wymiar dokładnie jest równy modułowi, czyli jest to moduł, ale bardzo ważne. Ta wielkość występuje, gdy współczynnik wysokości zęba, tak naprawdę rzadko można spotkać to pojęcie współczynnik wysokości zęba. Jak się weźmie pierwszą lepszą książkę na temat przekładni zębatych, tego tak naprawdę nie będzie, ale jest to bardzo istotne. Współczynnik wysokości zęba oznaczany literą Y jest równy 1. I są to tak zwane zęby normalne. Żeby ci nie mącić w głowie, to powiem tylko, że występuje coś takiego jak normalne. Chciałem napisać normalnie, dobrze. Zęby normalne. Występuje coś takiego jak zęby wysokie, gdzie Y jest większy od 1 i zęby niskie, kiedy Y jest mniejszy od 1, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia tu i teraz, dlatego że to występuje bardzo rzadko. Dlatego zwykle jest to wtedy, kiedy Y równa się 1, ta odległość jest równa dokładnie modułowi. I to tak naprawdę jest najprostsze wytłumaczenie tego, gdzie jest to koło podziałowe. Jeszcze taki może istotny element, może go pokażę tutaj. O, to jest właśnie ta średnica koła podziałowego. Często oznaczamy literą D duże i ona jest równa moduł razy liczba zębów podzielona przez kosinus kąta pochylenia linii zęba. To może oznaczymy to kąt pochylenia linii zęba. Linii zęba. Czyli mamy już koło podziałowe, mamy średnicę koła podziałowego, jest moduł, jest oczywiście liczba zębów, która z tym jest skorelowana, no i oczywiście kąt pochylenia, bo często też są zęby proste, jak zęby proste, to wiadomo, że kosinus beta równa się 0, więc ten mianownik będzie równy 1. To tak naprawdę jest wszystko. Przypominam jeszcze tylko, że ten właśnie zarys zęba, ta linia, nosi nazwę ewolwenty. I to właściwie jest wszystko, co ja tu chciałem w takim krótkim wideo powiedzieć, bo no było gdzieś to powiedziane, może nie do końca precyzyjnie, więc no może warto niektóre rzeczy rozwinąć. Jakieś pytania, to proszę bardzo w komentarzach. Dziękuję za subskrypcję, proszę o następne i do następnego razu.